Niedziela 28 sierpnia 2022 rok. Wołdzichowice Kłodzkie. Gminne dożynki w Wołdzichowicach Kłodzkich. 2022 rok. Nie, Aga, biegnij sobie. O powierzchni ponad 30 hektarów. Uprawiają głównie zboża. Cieszynie modernizuje swoje gospodarstwo oraz rozwija bazę maszynową. Pan Robert Smoch, gospodarstwo rolne, powierzchni 7 hektarów, pojęte od rodziców. Uprawia głównie zboża. Sukcesywnie modernizuje rodziny miejscowości. Jako mieszkanie są w Kłodzkich jest szanowany dzięki swojemu zaangażowaniu w życie społeczne. Patrzę otwarty na pracę, prezentację, oczywiście serdecznie zapraszam. Asystują mieszkanki Wołdzichowic, Kalina Wrocławska, Kaja Wara. Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego co roku podczas dożynek gminy pod patronatem wójta gminy Kłodzko wyróżnia gospodarstwa rolne, nadając im tytuł Gospodarstwo Roku Gminy Kłodzko. W tym roku komisja, której skład wchodzą przedstawiciele Izby Rolniczej, doradztwo w jednym dużym gospodarstwie, wyróżniającym się w swojej działalności oraz podwanie małe. Dobrze, dzięki, spróbujemy. Jolanta Jedwart, Szymkakowy, prowadzą pasiekę pod nazwą Pasieka od pokoleń. Przekazano im przez ojca, pani Jadwiga, z powodu pasieka, organizują systematycznie spotkania, zarówno z polskimi pszczelarzami, jak i z zagranicy, a także licznie przebywającymi dziećmi i turystami. Gościnność tego miejsca zmieni wyższogrości gospodarzy częstujących i obronnych. Pani Barzina Pielikata z Wierzchowej Dolnej oraz pan Andrzej Barczak z Wierzchowej Dolnej. Serdecznie tutaj pani Barbary, pani zgodne z tym, że pani Paulina zaangażowana w pracę społeczną pomaga w wielu zadaniach zarządowych i szkolarnych. Nie chce udział w różne szkolenia, ale ja witam Krosnowice! Witam! Witam! Jak to miło Was tu spotkać! A jak wy nie? Dziękujemy bardzo! Dziękujemy! Ja również! A to co? Z marmoladą truskawkową, bardzo dobre. Zapraszamy do loterii, bo to jest super.
Dziękuję, na razie. Co trzeba? 300. A po ile te losy są? 8 zł. O Matko Boska. No ale dziewczynka przyszła z lampą. Wygrać lampę? Nie piszę, co to jest? Nie, to trzeba I co, szanowni państwo, pięknie w naszej gminie, prawda?